I zaczynamy. Radomiak na zielono w niemalże jednolitych strojach. Dobry przechwyt Grudniewskiego. No i znakomicie tutaj uruchomił Dominika Sokoła, ale tak popatrzyłem od razu na sędziego liniowego, bo to było kluczowe dla tej akcji. Uniesiona chorągiewka. Patryk Rojek, przebieg nad piłką Leandro, no to Filipowicz na dalszy słupek. No troszeczkę tutaj niepewnie Rojek, jeszcze Makowski. I łapie bramkarz. Jeszcze raz Bruno Luz. Może tutaj uda się pokusić o strzał, uderzał. I proszę Państwa, mamy bramkę już nawet. Nieważne, kto uderzał wcześniej. Ważne, kto uderzył teraz i trafił efektownie do siatki. Ależ to jest radość tutaj na trybunach. No i proszę zobaczyć, co dzieje się po drugiej stronie boiska. Ach, no szkoda, że ta piłka gdzieś tam zagubiła się między nogami Damiana Jakubika. Tam bliski szczęścia był Michał Kaput, dobił piłkę wtedy Maciej Świdzikowski. A jak będzie teraz? No, przeszła ta piłka i wpada do siatki. Nie ma tutaj sygnalizacji pozycji spalonej. A więc Radomiak w 24 minucie prowadzi już 2-0. Będkowski, no wystarczyły te dwie osoby w murze, trafia wprost właśnie w Bruno Luza. Kamil Będkowski, a też to uderzenie z dystansu Pisarczuka. Za lekkie, by zaskoczyć bramkarza Radomiaka. Zagórski, jeszcze jedna daleka piłka, nie może tutaj się pomylić defensywa Radomiaka. Niebezpiecznie, no ten strzał Essama broni. Choć z problemami Mateusz Kocharski, no ale musi uważać Radomiak, by takich, do takich sytuacji nie dopuścić. Na Klawnika niezbyt pewna, tam też troszeczkę zaskoczeni pozostali defensorzy i było niebezpiecznie. Pierwsza taka dobra okazja Górnika Łęczna w tym meczu. Ale może odpowiedź zielonych, uderzał Rafał Makowski, zdaje się. Będzie rzut rożny dla gospodarza. W Radomiu, ale w innych miastach niech ta frekwencja na boiskach drugiej ligi będzie jak najwyższa. Dobry powrót Martina Klawnika, powstrzymany Wojciechowski. I jeszcze raz Będkowski, prosto w Bruno Luza. Znakomite wyjście Mateusza Kochalskiego, owacją nagrodzone przez kibiców. I to bardzo ciekawych tutaj w Radomiu, bo przyjadą takie marki jak Ruch Chorzów czy Olimpia Grudziądz. Ale teraz o tym nie myślę, bo teraz w ataku Górnik Łęczna znów strzelał Mohamed Essam, łapie się za głowę Egipcjanin. Znowu walczy Dominik Sokół, popatrzył bardzo skrupulatnie sędzia Kochanek, czy tam nie było rzutu karnego. No leży zawodnik Radomiaka, nie przerywają gry goście, ale... Jakubik, niepewne to wybicie. Dopadł do piłki Essam. Oj, bardzo niebezpiecznie pod bramką Kochalskiego. Broni bramkarz Radomiaka i jeszcze poprzeczka. Ratuje zielonych przed stratą bramki. Z dystansu, no jeżeli nie idzie gra kombinacyjna, no to może wyjdzie gra prosta. Ale teraz w ataku Radomiak. Czy to się skończy bramką? I mamy rzut karny. Protestują goście, ale na nic się te protesty zdadzą. Całej siły, w swoim stylu Leandro trafia po raz 11 w tym sezonie. No i teraz próba odpowiedzi Górnika, ale to są już takie ataki, powiedziałbym, troszkę niemrawe. Rozpędza się Leandro. No, troszkę wrócił się Leo, od razu podwajany, ale jest tutaj do pomocy Damian Jakubik. Jest Makowski. Jakubik, ładnie to wygląda! I poprzeczka ratuje Górnika Łęczna przed stratą czwartej bramki. Bardzo ładna akcja. Znów Karwot, ależ to był strzał Majka Karwota. Drugi gol niemieckiego pomocnika w dzisiejszym meczu. No ale cóż to był za gol? Co za trafienie Majka Karwota. Kapitalne uderzenie lewą nogą, bez szans. Patryk Rojek zrobił wokół boiska. Schodząc z kontuzją. Oj, to jest gol! I to jest gol! Coś niesamowitego! No.
No niezłe to uderzenie, ale tutaj nie musiał interweniować Mateusz Kochalski, bo piłka o centymetry mija słupek. No i świetnie teraz Marcin Klawnik głową, bardzo mocny strzał wybija na rzut rożny. Niebezpiecznie i piłka wpada do siatki. To jest gol dla Górnika Łęczna. Zobaczymy, czy będzie to trafienie honorowe, czy jeszcze powalczą goście. Tomasz Midzierski trafia do siatki. No walczą jeszcze górnicy o drugie trafienie w tym meczu. Niecelny ten strzał. I świetna interwencja Mateusza Kochalskiego. Tak na podsumowanie dobrego występu naszego bramkarza. I fakt jest taki, po 17 kolejkach na półmetku sezonu Radomiak jest wiceliderem tabeli drugiej ligi. Dziś w hicie kolejki pogrom, bo tak trzeba to nazwać, 5-1 Zieloni pokonują Górnika Łęczna, zostawiając na boisku kawał zdrowia, będąc zabójczo skutecznym i rozgrywając kolejny, czwarty z rzędu, bardzo dobry i zwycięski mecz. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.